Ural od stóp do głów. Właściwie całe swoje życie nosił lnianne i wełnianne stroje. Jak to było z lnem tu u nas w Beskidzie Śląskim? Wiemy przecież, że to malutkie ziarenko lnu już dawno temu, było to 6000 lat temu, w społecznościach rolniczych Mezopotamii miało takie wielkie i ważne znaczenie. W naszym Beskidzie Śląskim to ziarenko lnu było również tak bardzo ważne, bo dzięki temu malutkiemu ziarenku nasza góralka nosiła piękny kabotek, nosiła piękne halki, spodnice, fortuch, modrzyńce. Była po prostu pięknie ubrana. Len w naszym Beskidzie Śląskim, len zwyczajny ze 100 gatunków, jeden jedyny uprawiany, był o tyle istotny i ważny, że nas u górali śląskich nie do końca interesowało to, co się nazywa jego zasianie i obróbka ziarenka, aby otrzymać olej. My tutaj w Beskidzie Śląskim skupiliśmy się na jego łodydze. I tak oto z lnem to bywało. Kiedy przychodził maj, a szczególnie dzień świętego Stanisława, to powiadali u nas w groniach, że trza len zasiać, bo na Stanisława urośnie on jako ława. Kiedy len zasiano, powolutku wzrastał, nasze beskidzkie pola nagle ozłociły się. Ale one ozłociły się niebieskim kwieciem tego, co lnem nazywamy. Całe pola beskidzkie kwitły na niebiesko. Kiedy przychodził czas sierpnia, powolutku łodyga lnu już nam dojrzewała. Gospodyni zadowolona była, że z tej zielonej, pięknej, wysoko na 60-70 cm wyrośniętej łodygi powstaje nam taka sucha, brązowa łodyga, której zakończenie są nasionka lnu. I zwyczajowo w okresie sierpnia następowało tak zwane lenobranie. Lenobranie polegało w tradycji na tym, że zapraszano do tej pracy wszystkie młode dziewczęta, młode panny, które przychodziły po zachodzie słońca, przynosiły ze sobą nawet latarnię, w której światełko się świeciło. I właściwie jest to ciekawostką, że łodygi lnu nie kosi się. Łodygi lnu wyrywano z korzeniami, nazywano to u nas w Beskidzie Śląskim broczki. Len na naszym terenie Beskidu Śląskiego trzeba było od razu wyrwany rozścielić, jak mówiono, na skoszonym polu. To też wszystkie łodygi lnu, te wyrwane, rozkładano i na tym skoszonym polu łodyga lnu podlegała roszeniu, a więc była, suszyła się sama w sobie. Do tego wszystkiego ta łodyga lnu też i była nawadniana, kiedy był deszcz i kiedy się suszyła. Powolutku przygotowywano łodygę lnu do jej obróbki.
kiedy po 2-3 tygodniach roszenia się na polu powiązano ten rozłożony len w snopki, to zabierano go do domu. Suszono go do jesieni, suszono go w domach, na polyniu, suszono go na przylepkach, suszono go przed chałupą. Było tego mnóstwo. Len całą jesień suszono. U nas w Beskidzie Śląskim lnu nie moczono w wodzie. Kiedy łodygi lnu już się wysuszyły i wtedy zaczynały się troczki. Była to pobaba. Najpierw z roboty musieli spisać się chłopi, mężczyźni, którzy na dziergulcu musieli obrywać nasiona lnu, a potem kobiety spokojnie przyzierały się, czy to nasionko lnu w tym roku jest takie piękne. A do tego wszystkiego mężczyźni przystępowali do najtrudniejszej pracy, mianowicie trzeba było łodygi lnu połamać na łomce. Był to drewniany przyrząd, na którym mamy jeden miecz i ta ciężka praca, trzeba było połamać te wysuszone łodygi lnu. Kiedy mężczyźni przygotowali już połamane łodygi lnu, zabierały się do pracy kobiety. Ta pobaba trwała przy ogólnym opowiadaniu, śmiechu i radości wszystkich. Trzeba było połamać te łodygi drugi raz, ale już na innym przyrządzie, nazywa się cierlica. Ten drewniany przyrząd cierlica to jest dwumiecz, na którym już kobietom było łatwiej wstępnie połamane łodygi przez mężczyzn obrabiać. Kiedy łodygi lnu na łomkach i cierlicach były już połamane, przystępowało się do tak zwanego wytrząsania paździerzy, albo kapeczkiem drewnianym prądkiem, albo bezpośrednio brało się tą połamaną pierwszą wstępną kądziel i wyczesywało się na szczeci. Na ziemię, na kamienie, na polu spadywały paździerze, które przeszkadzałyby kobiecie przygotować tą kądziel do przędzenia. Kiedy już cudownie została kądziel wyczesana, piękna, góralki robiły tak zwany kocur. Była to pewnego rodzaju forma też przeliczania, jakby powiedzieć, już gotowej właśnie przędzy. Ułatwiała ona potem już przeliczenie i przędzenie tej kądzieli. Taką pierwszą, najstarszą formą przędzenia to było przędzenie tylko i wyłącznie ręcznie za pomocą wrzecionka. Z biegiem lat w górach górale otrzymują już kołowrotek. I wtedy na przęślicy albo przysiadkowej, albo przęślicy stojącej kładzie się już przygotowaną, gotową kądziel i rozpoczyna się przędzenie. I o dziwo, to jest kolejna praca, która właśnie w naszej góralskiej tradycji była pracą z pobaby. Przyjdź, Haniczko, weź kolewrotek, będę medziszka przęść. Przędły len, przędły wełnę. Całymi wieczorami, zimą, opowiadano różne bojtki, opowiadano różne legendy, opowiadano o świecie, w którym żyli. Ale to opowiadanie było również połączone z pracą. I ta praca dawała radość i uśmiech. Kiedy już uprzędzono nitki lnu,
A kiedy uprzędzono też na tym samym kołowrotku wełnę, góralka wszystkie swoje nici najpierw przemierzyła na motowidle. Na motowidle robiła ósemkę, 24 ósemek dawało jedno pasemko. Na motowidle mieściło się 64 pasemek. Trzy motowidła po 64 pasemka to był jeden łokieć. A wtedy góralka wiedziała, że mając dwa łokcie zaniesie do tkocza, a ten jej utka tyle płótna czy tyle sukna, którego będzie mogła uszyć sobie góralską gunię. U tkocza na krosnach powstawała materia. Materia płócienna i materia sukienna. I te dwie materie, dwa materiały, one były podstawą całego naszego stroju górala śląskiego. Do tego wszystkiego dochodziły tylko skórzane kyrpce czy skórzany łoposek bogatego gazdy. Do tego wszystkiego płótno i sukno, które utkano na warsztacie tkackim, niestety, ale było rzadkie. Trzeba było zbudować ludową fabrykę poniekąd, nazywaną przez tutejszych górali folusz albo walkownia, gdzie to sukno utkane na krosnach i to płótno utkane na krosnach trzeba było zawieźć. Kiedy góral zawoził utkane sukno i utkane płótno do folusza, oczekiwał właściwie cały dzień albo całą noc, bowiem folusznik puszczał zimną wodę i gorącą wodę na przemian. Powodowało to, że właśnie pod wpływem gorącej i zimnej wody powstawało nam sukno i płótno, które było bardzo, a bardzo zbite, cudowne i nieprzemakalne, nieprzepuszczające zimna, deszczu, śniegu. Ciecie woda spod Jawora, kole fojtowego dwora, wsiecki ławki zebrała, jeny jedną niechała. Wsiecki ławki zebrała, jeny jedną niechała. Co ja niciek po nich chodził, swoją miłą po nich wodził. Urwał jabłko z jabłonie, a puścił go po wodzie. Urwał jabłko z jabłonie, a puścił go po wodzie. Góral, mając taką cudowną już gotową materię, sukno i płótno, nasz beskidzki góral właściwie ubrał się z tych materii bardzo skromnie, bardzo prosto, a jednak, kiedy patrzymy na tle całej Polski strojów ludowych, to nasz góral jest góralem bardzo ciekawie ubranym. Jest to góral, który z tych dwóch materii, dzięki swojej formie, potrafił się zaprezentować w sposób fantastyczny i niepowtarzalny. Góralka ubierała ciasnochę na jednym ramionczku, następnie zakładała spodnicę, suto marszczoną halkę od pasa, żeby właśnie była taka dość szeroko w krzyżach, żeby była taką porządną babą. Do tego wszystkiego góralka zakładała zapaskę tylnią. Ta zapaska tylnia to fortuch.
Uszyty był z 7 metrów płótna farbowanego na czarno i ręcznie plisowanego. To 7 metrów materiału ręcznie splisowane wkładano do cukru i przeszywano drobniutko. Z biegiem lat widzimy, że takie fortuchy 100-200 lat wytrzymują. Z przodu góralka zakładała najpiękniejszy na świecie fortuszek. Była to zapaska przednia, był to rodzaj modrzyńca, płóciennego fartuszka ozdobionego piękną koroną. Do tego wszystkiego góralka na swoje ramiona zakładała króciutki, pięknie wybiglowany zawsze, a więc wyprasowany, wyszkrobiony, czyli wykrochmalony kabotek. Cała finezja tego kabotka to nie tylko ten piękny, niezwykły krój skrzydłowy, ale również zdobienie jego, które jest zdobieniem haftem krzyżykowym. Haftem, który w taki sposób trzeba wyhaftować, żeby z tła wyszedł wzór. Do tego wszystkiego mężatka na głowę zakładała czepiec, a na ten czepiec zakładano płócienne chusty czepinowe, a więc takie chusty, które wiązano na rożki, na spuszcz. To były piękne chusty, tak jakby taką perełką dokładającą obraz. W przypadku kobiety jest noszenie płóciennej łochtuszki, ale też płóciennego łobrusa. I cieszyć się należy, że do dnia dzisiejszego w tak archaicznym i dawnym stroju nasza góralka nadal chodzi i dumna jest właśnie z tego dziedzictwa, tej ziemi, gdzie ten strój wyrósł. I z której to ziemi on właśnie wyrósł i która to ziemia, że tak powiem, ten strój nam tu ukształtowała. Do tego wszystkiego mamy górala, począwszy od spodni, a więc wałaszczoków czy nogawic nazywanych w Istebnej, które są sukienne. Zakłada płócienną koszulę z pięknie wyhaftowanym zoniedrzem, niekiedy tylko ze znaczkiem. Potem zakłada sukienny bruclik w kolorze czarnym albo czerwonym, a na górę ozdobą jego przepięknego stroju jest gunia okroju właśnie poncho, zdobiona z przodu przepięknymi wujkami, które były świadectwem zamożności górala. Całości stroju, zarówno kobiecego, jak i męskiego, zawsze dopełniają ozdoby nóg. Te już są ze skóry uszyte. To kyrpce, do nich jeszcze doszły kopytka z wyrszczkiem, a kobieta zakłada fenomenalne 2,5-metrowe pończochy, które zakłada w taki sposób bardziej na ozdobę niż na ocieplenie swoich nóg, dlatego że całe 2,5 metra trzeba było bardzo gęsto sfałdować. Jest wielką radością dla mnie, jako i dla badaczki, i jako góralki, że kiedy przychodzą największe święta, Tydzień Kultury Beskidzkiej, przychodzą święta kościelne. Strój górala śląskiego nie jest strojem, jest prawdziwym uobleczeniem. Jeszcze w wielu domach dziś możemy odewrzeć dźwierze do szafy i tam widzimy, że i kabotek, i bruclik, i koszula wiszą sobie razem z cudowną, jakby to powiedzieć, suknią współczesną, czy wszelkiego rodzaju nowymi, dzisiejszymi ubraniami. To piękne, że górale beskidzcy mają nadal bardzo dużą świadomość wartości swojego stroju,
radość. Radość z tego, że elementy z lnu uszyte, elementy z sukna, które powstały, mają taką ponadczasową wartość.